Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj goszczę w domu Adriana. Pomagałem mu kręcić vloga. A jak to wyszło? No to pytam właśnie go. Siemaneczko. Jak wyszło? Nie wiem jeszcze jak wyszło, Jarku. Dopiero tutaj, wiesz, zrzuciłem materiał. Sprawdzamy, czy mamy dźwięk, czy mamy wizję. Wszystko się zgadza. Później będziemy montować. Czym kręciliśmy? Możesz pokazać, się pochwalić tutaj? No co, kręciliśmy tymi dwiema oto kamerkami. Może ściągnę z tego dildo. Będzie... takie ciężkie, tak by niewygodnie było, ale dałem radę. No tak, Jarek dzisiaj był operatorem, bardzo dobrze mu poszło. Pierwszy raz mi chyba, nie? Operowałeś takimi kamerami na manualnych ustawieniach. Oczywiście. No co, mamy dwie kamerki Sony Alfa 7 Mark 3 chyba, tak? Z takimi trzema kreskami. Dwie sztuki. Mamy fajne dwa obiektywy. Jeden szerokokątny, który ma 14 mm. Fokus 2,8, czyli no, jest w miarę takim jasnym. Drugi obiektyw Sony 24 70 mm. F2,8, czyli też w miarę bardzo jasny. Trochę ciężki z kamerą, ale ty dzisiaj, Jarku, miałeś okazję akurat... Chociaż nie, twój był cięższy, bo miałeś dwie baterie. Strasznie niewygodnie mi było, ale dałem radę. Daliśmy radę. No co, do tego mikrofonik kierunkowy Roda. I tak to wygląda, nie? I tutaj sobie montujemy to na iMacu. Zdradzisz ceny? Ceny czego? Kamery? Tak? Kamery, obiektywu. Słuchaj, no co, sama kamerka body... W momencie, kiedy były kupowane, to 1700 za sztukę. Ten obiektyw około 300 funtów. Ten trochę droższy, 2000. Ale to czuć, jak się złapie, czuć. W najnowszym moim odcinku będziecie mogli zobaczyć, jak taki obiektyw nagrywa. Ale większość gadanych rzeczy nagrywaliśmy tym, bo to jest szeroki kąt. Łatwo się tym manewruje. Łatwo złapać po prostu i widać dużo. Nie widać tylko samej buzi. No i będziemy sobie to tutaj montować na Premiere. Nie wiem, czy montowałeś na takim czymś kiedyś? Tak, próbowałem, ale... Ale co? To jest bardziej profesjonalne. No wiesz? Jest profesjonalne. Dużo fajnych rzeczy możesz robić, wiesz, daje nam dużo możliwości zabawy. Słuchaj, ja kręcę GoPro 8, więc nie potrzebuję Premiere, wystarczy to, mi. To jest ta, tak, malutka kamerka, nie mam problemów żadnych, wyciągasz. Wlatujesz do sklepu, nikt cię nie widzi, nas z takimi bydlakami, tak powiem, że... No nie, wiesz co, no to jest przypałowe, faktycznie, wiesz, jak dzisiaj tak sobie chodziliśmy, nagrywaliśmy, w pewnym momencie szła policja, no tak wiesz, a z racji tego, że jest lockdown, nie chcieliśmy się za bardzo rzucać w oczy, a z tym no rzucasz się trochę w oczy, szczególnie jeszcze jak nagrywasz przy tak pustych ulicach Londynu, jak są dzisiaj. Dzisiaj właśnie byliśmy w samym centrum Londynu i nagrywaliśmy o tym, jak Londyn wygląda podczas trzeciego już lockdownu. Mi się wydaje, że szok, nie? Szok, naprawdę szok. Mało ludzi, trochę tych samochodów się kręci, ale te wszystkie puste, zabite dechami sklepy, to nie jest naprawdę fajny widok. Niestety. Mam pytanie do ciebie, gdzie się podziewałeś na vlogach? Czemu nie kręciłeś? Gdzie się podziewałem? Wiesz co, pracowałem. Cały czas pracuję, teraz pracujemy akurat sobie zdalnie z domu. Więc no co, podczas lockdownu nie ma aż tak dużo pracy, jak jest normalny czas, nie żaden lockdownowy i co. I przyszedł weekend i tak stwierdziłem sobie, czemu nie, nie? Trzeba coś nagrać. Czemu zresztą nie, wiesz, ludzie pisali i na Facebooku, na Instagramie, gdzie się podziewam. No a faktycznie ja się, wiesz, podziewałem. Cały czas byłem tutaj, no, tylko nie byłem obecny tam dla nich. I trzeba było wreszcie coś zrobić. Zobaczymy, może ten odcinek mnie skusi do no teraz w miarę bardziej regularnych odcinków. Ale też mi się wydaje, że trochę lenistwo, nie? Nie chce się czasami, nie? Wiesz co, no jak wiesz... Jak masz dużo pracy. Jak pracujesz cały czas z filmami, nie? Z edycją, z nagrywaniem, no to jak przychodzi ten twój czas wolny, kiedy jest weekend, to no chciałbyś coś innego porobić niż nagrywać, no. Zobaczymy, jak długo to mi się uda. Teraz jest lockdown, generalnie mało się dzieje, a to jednak jest teraz, no kurde, fajna odskocznia, nie wiem jak ty. Ja dzisiaj na przykład zajebiście spędziłem ten dzień, bo był fajny, nie? Spoko, było spoko. Pojechaliśmy sobie, zobaczyliśmy, mówię ci, dawno już nie byłem w centrum Londynu. Bardzo dawno. No dzisiaj trochę był szok, bo kurczę, dużo rowerzystów. Tak jest. Pieszych, tak, dwójkami się poruszają. No wiadomo, jak rodzina
sobie idzie, to idą sobie razem, nie? Ale kurczę, nie spodziewałem się, myślałem, że będzie więcej ludzi, a niektóre miejsca, no, puste. No puste, puste. Co będziemy mówić? No, zapraszam do mnie na odcinek, dokładnie. Zapraszamy na odcinek. Wszystko zobaczycie. I dzisiaj miałem przyjemność dzięki tutaj Adrianowi popracować na takim profesjonalnym sprzęcie, bo nie ukrywajmy, to już jest profesjonalny sprzęt, nie? Czy jeszcze nie? Wiesz co, no... No powiedzmy, to jest taki bardziej niż półprofesjonalny. No. Można już naprawdę fajne rzeczy na tym kręcić. No, Netflixa tym nie nakręcisz, nie? No. Ale jak najbardziej dobrej jakości, wiesz, filmy na YouTube, jak najbardziej, nie? I... No, tak to wygląda. No, taka lubka. Ja miałem stracha trochę, wiesz, że upuszczę albo coś, takie trochę schizolskie to nagrywanie. Ale możemy na przykład pokazać, jak działa ten obiektyw. Proszę, to jest... Będzie widać tutaj u ciebie? Weźmiemy trochę, rozjaśnimy. Widzimy całą moją piękną choinkę, która się trochę sypie. Ale możemy sobie dać bardzo taki fajny tutaj zoomik, że mamy tylko gwiazdy. Więc jak widzisz, pole jest bardzo, bardzo duże. No mamy od 24 do 70, jeszcze sobie to możemy dwa razy. Słuchaj, no 10 tysięcy złotych sam obiektyw, nie? Dobrze mówię? Coś koło no tego, 2000, nie? Równo 2000 funtów. Trzeba dbać o takie rzeczy, przenosić je w odpowiednich futerałach. Nie ma żartów, naprawdę nie ma żartów. No i to jest... Dlatego ja wolę nagrywać tym, co nagrywam, bo jestem wygodny. Cóż, kochani, dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. No i czekajcie na kolejne vlogi, no i zapraszam do Adriana na kanał. Wbijajcie. Na razie, trzymajcie się, cześć.